No, ostatnio pojawiła się taka informacja, że w najbliższych wyborach samorządowych mogą Państwo poprzeć tutaj no, innego kandydata niż z Waszego środowiska. Tak, jest taka możliwość. W naszym gremium SLD-owskim rozmawiamy na ten temat od dłuższego czasu. Mogę przyznać także, jak wypowiadał się poseł Dzięcioł, prowadzimy z nim pewnego rodzaju rozmowy na temat ewentualnego poparcia jego w wyborach prezydenckich w 2014 roku. Natomiast zdecydować o tym może tylko i wyłącznie statutowe ciało Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jakim jest Rada Powiatowa SLD. I to ona będzie władna do tego, żeby podjąć decyzję. Najprawdopodobniej taką decyzję podejmiemy niezwłocznie po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wiadomo, od 24, chyba jak się nie mylę, 24 lutego upływa termin ogłoszenia przez prezydenta Komorowskiego wyborów do Parlamentu Europejskiego. No i od tego momentu zaczyna się kampania wyborcza, tak? A chcemy, żeby SLD w Grudziądzu, w województwie, w Polsce wypadło dobrze i będziemy dokładać wszelkich starań przede wszystkim i skupiać się do 25 maja na tej kampanii, a po 25 maja oczywiście wybory samorządowe i finalizacja rozmów ewentualnie z posłem Januszem Dzięciołem. Czyli tutaj do wyborów jeszcze trochę czasu, czyli jeszcze ostateczne decyzje nie zapadły, chociaż skłaniam się Państwo ku tej propozycji, która wyszła tutaj ze strony posła. To znaczy tak, rozmawiamy. Tak. Bo to on o wasze poparcie zabiega, jak to sam powiedział. Tak, to prawda, zabiega, ale my także nie jesteśmy, że tak powiem, niechętni tej propozycji, ponieważ staramy się, powiedzmy, wypracować w Grudziądzu wspólnego kandydata, szersze środowisko, tak? No zdajemy sobie sprawę jako SLD, że dzisiaj w kraju mamy w granicach 15-16%, tak? No z naszych sondaży, informacji z województwa wynika, że w Grudziądzu możemy liczyć na 20-21% poparcia, no ale to jest za mało, tym się nie wygra, tak? Chcemy budować szerszą koalicję, żeby po wyborach 16 listopada móc współrządzić miastem Grudziądzem faktycznie.